Cześć kochani, zapraszam na hol zakupowy. Wzywamy lato, bo mamy trzy sukienki białe. Znaczy to miały być białe, bo tak są opisane. Dwie są białe, druga, znaczy trzecia to taki naturalny beż. Mamy jedną czerwoną, koszulkę białą i coś, co jest bardziej na wiosnę, czyli buty. Przymierzyłam Wam je od razu do białych skarpetek, żeby było widać, jak one wyglądają. To nie są skórzane buty. Od razu mówię, cena ich to jest 80 zł w tej chwili dla klubowiczów. Tak się prezentują na grubej podeszwie. Tam jest opisane, że obcas ma 5 cm. I powiem Wam, tak jak w ręku wziąłam, to one takie dość masywne i dość ciężkie, ale jak się założy, to nie czuć tego. Naprawdę spoko. Nie wiem, no ja nie chcę inwestować w jakieś droższe buty, tak? Skórzane tego typu, bo mi się wydaje, że to jakieś jednosezonówki, maksymalnie dwusezonówki będą buty. Raczej jakbym chciała kupować ze skóry, to coś bardziej klasycznego, tak? Na coś takiego się nastawiam. Nie wiem, zobaczę, w sumie są wygodne. Ale powiem Wam szczerze, mam już jedne nie ze skóry, z H&M-u i są wąskie troszeczkę tak w palcach. Dopiero to się okazuje po jakimś czasie, tak? Bo na początku, jak zakładałam, chodziłam, to miałam wrażenie, że nie jest źle. A później, jak gdzieś mam jakąś dłuższą drogę do przebycia, to jest trochę słabo, bo czuć, jak ciśnie w palce. Tutaj mam tak w jednym bucie, a w drugim nie. Ogólnie to są ładnie wykonane, prawda? Nie wiesz, nie ma żadnego... skóra to na pewno się nie ułoży, żeby nie było. To nie jest skóra, zgadza się. No właśnie. Ale chodzi mi o to, że nie ma żadnego kleju, nic, tak to spoko, no nie? Ogólnie cena wyjściowa tych butów to, słuchajcie, jest 139 zł. Zaraz znajdę. Gdzie tu je mamy? Dla klubowiczów 80, tak, 139 zł. Zresztą tam wkleisz zdjęcie, no nie? No dobra, pokażę. I dalej może lećmy z sukienkami. Powiem Wam, te białe sukienki nie były tanie. Najlepiej będzie widać na osobie. Ja ogólnie szukam sukienki, która nie jest przezroczysta. Bo z reguły, co zamówię, to te białe sukienki są... Prześwitują. Tak, wszystko jest widać. Powinna być tylko sukienka na plażę, tak, na strój, tylko ewentualnie chciałabym też założyć na to jakiś sweterek, tak? Czy katanę jeansowo. Dobra, to i co? Później pokażesz dokładnie, tak. Tak, ja zaraz zobaczę, jaki to jest materiał, przeczytam Wam. To jest w rozmiarze XS, bo było opisane, że ona jest bardzo, bardzo duża. I tak mi się wydaje, że ona taka jest, ale jak przymierzę, to zobaczę. Zresztą mamy tutaj regulację z tyłu. Mamy wiązaną kokardę. Ona jest długa. Ogólnie one są wszystkie oprócz tej czerwonej długie. I mamy falbanę na dole. Zaraz zobaczę, jaka cena była tej sukienki. One nie są w żadnej promocji, tak? Bo to jest nowa kolekcja. To jest sukienka opisana z Kory. Kosztuje 150 zł. I to jest 100% bawełna. Następna sukienka, mamy tutaj znów falbany przy biuście i z tyłu, ogólnie cała jest prosta, bez żadnych udziwnień, odcięć, ani nic takiego, na ramionczka, jak tutaj mieliśmy takie szersze z motylkami, tak, to tutaj mamy wąskie i te są regulowane, a tutaj nic nie jest regulowane, tak, oprócz tego wiązania. To też jest raczej 100% bawełna, patrząc na to. No i ta wygląda na prześwitującą, no nie? Leć, sprawdźmy. Ta kosztuje 100 zł. I tak, to jest 100% bawełna i ją mam w rozmiarze S. Następna sukienka. I ta jest znów z podszewką. Mi się podoba, bo jest jej dużo więcej. Mamy bardziej skomplikowane wiązanie, tak? Z tyłu sobie lecimy. Takie ramionczka. Nie wiem, czy to jakoś się wyreguluje. Trudno mi jest powiedzieć. Też ją mam w rozmiarze S. Ogólnie ładna. Wygląda chyba najlepiej z nich wszystkich. Też tutaj mamy jakąś tylko, dziurkę, że ten kolor, tak? Niekoniecznie potrzebną. Chociaż i ten kolor taki, no, wpada w krem mocno. Zresztą to nie mówię, że nie było tego widać na zdjęciu, bo było widać. Cena jej 150 zł i już Wam mówię, jaki materiał. Podszewka 100% bawełna, a wierzch to jest 69 wiskozy i poliamid 31. Zobaczymy, przymierzymy. A tu coś, co byłam stacjonarnie w sklepie i jeszcze coś na wyprzedaży szczaiłam. Tu akurat mamy bardzo kiepski materiał, bo to jest poliester.
słuchajcie, tu jest cena. Jak Wam się spodoba, to to tutaj, wiesz co, może nie będę zasłaniać, to można kody złapać. Jak ktoś chce sobie poszukać. Na stronie długi rękaw. On jest prosty czy rozszerzany? Wygląda na prosty, prawda? Ale jak się założy, to mi się wydaje, że... Lekko jakby jest. No, mamy dekolt w serek, taki co lubię. Cena wyjściowa i tutaj jest 80 zł. I ona jest w rozmiarze S. Było dużo S-ek i X-ek, a innych rozmiarów nie było. I ostatnia rzecz, to tak jak Wam mówiłam, to co kupiłam, ten t-shirt rozpadł się. Ogólnie do założenia na wierzch się nie nadaje, bo tu mamy szef, od razu mi się zrobił po jednym praniu na brzuchu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Prążkowany. Też wzięłam S-kę, żeby to się za bardzo nie rozciągnęło po praniu. Ogólnie spoko. Zobaczymy, jak to on będzie wyglądał na mnie, czy będzie dobry. I co? Przymierzamy. Czekaj. Słuchajcie, ta koszulka kosztuje 40 zł i Wam powiem skład, bo tutaj z tego, co kojarzę, to był fajny, bo jest 50% modalu i 50% bawełny, więc ja właśnie tu liczę, że będzie nam ona wracała do stanu poprzedniego po praniu. No i 40 zł to już troszeczkę więcej niż 25, więc może coś lepszego. Sprawdzamy. Jest szansa. Tak prezentuje się ta pierwsza sukienka. Córka założyła mi pasek, ale według mnie to nie pasuje. Prawda, kochanie? Pasuje Oliwia, czy nie? Nie wiem, dłużej patrzę, to tym bardziej mi się podoba. Tak? A mi się wydaje, że to nie jest z tej bajki. Ja to dawaj bez. Ją nosiła, to było założenie, że bez. Bez żadnego paska. Tak ją kupowałaś. Tak, więc... tak ją kupowałam i tak mi się w takim stylu podobała. Taka prosta, nie podkreślająca talii. No bo jak się założy jeszcze pasek, to ona się robi jeszcze krótsza, tak? Ona jest w sumie, jak dla mnie, to krótka. Ale tak jest spoko, tak uważam. Prosta, taka trochę w starym stylu. Prawda, Oliwcia? Ojoj. Prawda, no. Prawda. No. Co tam się dzieje? Nie podoba ci się? No ja widzę jej kształt, to wyobrażam sobie te wszystkie pomarańczowe kwiaty, lato tam. No. Dzieci kwiaty. No. Prawda? No i ona jest na taki styl zrobiona i taka mi się podoba. No i bajka. Lećmy dalej. Teraz ta motulkowa sukieneczka. Córka ma swoje zdanie na ten temat. Że ogólnie jest to bardzo ładna sukienka, taka sielankowa, ale jednak przez te ramionczka wygląda, jakby była, jakby design został wzięty z działu dziecięcego. O, jeszcze się obróć, bo jest jeszcze kokarka, to tym bardziej, ale z drugiej strony jest urocza. No. Z jednej strony jest pewne, że ona nie prześwituje, tak? Nie widać nic, jest no, według mnie, prawda? Dobrze, bo ma. Wiesz co, tutaj tak, ale... Na kamerze widać? Poczekaj, nie. No? Co innego będzie na dworzu, kiedy słoneczko świeci. No to wiesz, na każdy, jak sobie stanę tak i słońce tak, świeci. Ale na pewno, okej. Okay. Ale na pewno będzie inaczej. Chociaż jak już w domu nie widać, to nie ma źle. Nie wiem, co o niej powiedzieć. W sumie jest ładna, ale nie widzę tu tak tego zastosowania, którego ja szukałam, żeby tak założyć na to sweterek. To będzie przeszkadzało, no nie? Chcesz sobie to lekko opuścić? Ani to dziwnie wygląda. Druga sprawa, ten rozmiar ogólnie jest dobry, bo tu jest gumeczka i tak dalej, ale jak zrobię tak, to mi tu takie wałeczki się robią. O, jakie fajne. Prawda? Uh-huh. No bo ona jest, no zobacz. No ile widzę, jest widzę. Miejsca. Widzę. I ona nie ściska mnie, ale jak się zrobi tak ręce, to tutaj takie wałki wyłażą. Mhm. I to nie jest to, czego ja szukam. Dobra, to co? Zamysł jest spoko, ale... Ale ta kokardka, to tak. Mi się wydaje, że to też ona troszeczkę... Coś powiedzieć? Tych motylków? Tylko ramionczka, takie cienkie, nie? A, to mogłoby być... 2 centymetry, co to... Tak. Masz rację. Mhm. Ogólnie mi się wydaje, że zamysł lepszy by był z samej sukienki, żeby jednak była tu troszeczkę bardziej dopasowana i tu troszeczkę się rozchodziła, a nie taki woreczek, no nie? To zbyt wybitny krój na chętę. Okej, lećmy dalej. Udało się, tak? Tak wygląda.
kolejna sukienka. Nie wiem, może jakby to zaprasował, to by to jeszcze jakoś było. Ale w tej chwili to jest każdy ten frawory, tak? Ja nie wiem, co to jest. Staczy strasznie. Jesteś po prostu teraz tą popularną IKEA-owską lampą, która wygląda jak zużyte chusteczki. No o. Tak, sąsiadka ma taką. Masz rację. I ogólnie ten materiał. Słyszysz to? No taka bawełna, no. Taka bawełna z prześcieradła z 45, no nie? Wykrochmalone i to tak brzmi. I też mi się nie podoba. To i tak tamta wyglądała chyba lepiej. Może no, nawet jakby tego nie było. Tych, ale widzisz, tam te falbany z boku, a tu znowu ta falbana od no tak, przodu do tyłu. I w każdym momencie ta falbana coś psuje. No tak. Nie? Bo jakby... O. Zupełnie inaczej. Zabajerzyć chcieli. Tak, chyba za mocno. Tak, ładnie tu podkreśla. Ale to jak tu jedzenie, to akurat ląduje, no, nie? Taki jest plus, że mamy regulację, ramionczek, możemy sobie plecki opalać, okruszki jak ktoś chce, lecieć. Bo jest, że tak powiem, dużo odkrytych pleców. Mhm. Poza tym nic rewelacyjnego. No, być może lipa. Ty się wyglądasz modowo, ale no mówię, chusteczki. Okay. W sumie tak z wybiegu, to może i tak dziewczyny by tam śmigały, no nie? Dobra, lecimy następną. Ostatnia sukienka, w której pokładam największe nadzieje. Sexy lady. No może ona jest i sexy, ale ona w miejscu jest odcięta, bo ona jest odcięta pod piersiami. Ja uważam, że powinna być niżej, normalnie pas zaznaczyć, no, tak? Ale teraz tak ostatnio robią. No nie tak wiem, i wyglądam jakoś tak pokracznie? Może tu coś jest sexy, ale no dziwnie. Nie podoba mi się to też. Ale to i tak ten przód chyba lepiej wygląda od tyłu. Weź z tyłu, jeszcze raz się pokaż. No tam jest coś, jakieś tu wiązanie. No. Hello, no nie? No tak i jest. Tu to coś wypada, tak? Tutaj takie mamy schowanie. Jakoś tak... Ojeju! A już myślałam, że jakoś mówię... Zrobię zamówienie na białe sukienki, ale słuchaj, gdzie jeszcze nikt nie zamawiał letnich sukienek, no nie? Ale słuchaj, to i tak jednak ta pierwsza była najlepsza. Znaczy pierwsza biała. No, ale no to nie to. Ale to nie to. Żadna z nich. Druga była żadna porażka w ogóle. Żadna z nich. Długość wszystkich ogólnie jest podobna, tak? Może chcesz halkę babci. A może była najlepsza. Nie wiem. Żadna nie jest dla mnie. Nie wiem, może któraś wam się podobała. Mi żadna. Żadna ze mną nie zostaje. Naprawdę? No, będę płakała. A koszuleczkę przymierzasz, czy nie? No, spróbuję się wcisnąć. Dobrze, okej. Mam na sobie teraz tą koszulkę prążkowaną. Super jest, uważam. Wielkość jest odpowiednia. Większa jakby była, to by tu mi się marszczyła, jak poprzednio kupiłam. Co to było za zbliżenie, kochanie? A, to było zbliżenie już. Materiałowe. Dokładnie tak, żeby było widać te prążki. No super. A w ogóle zerknijcie spódnicę, jaka by była fajna z tej sukienki, prawda? Spódnica jest świetna. Spódnica ale to co, nożyczki mam przynieść? Świetna, tak uważam, ekstra. No to idę po nożyczki. I z fajnego materiału. Super. Widzisz, idzie coś ogarnąć, nie? Białą spódnicę i właśnie pięknie mi się raz udało. Ta, pamiętasz, która? Ta z tymi... Kurwa, jakie to ładne. Tak. No widzisz, że pasek tutaj pyk. No tutaj pyk, był jeszcze pasek, tak. Super było. Nawet bez jest to dużo. Tak jest. Spoko. To co, na tyle. Tak, dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na następne filmiki. Cześć. Cześć.